Wszyscy krzyczą, kiedy wyprowadzicie wojska, Łukaszenka wyjaśnia znak zapytania Łukaszenka. Rosyjskie wojska wyjdą, gdy zdecydujemy z Putinem. To sprawa moja i prezydenta Rosji Władimira, Putina. W najbliższym czasie spotkamy się i zdecydujemy, powiedział w poniedziałek Aleksandr Łukaszenka, odnosząc się do terminu wycofania z Białoruśni rosyjskich wojsk, które znajdują się w tym kraju w związku z manewrami. Wskazał przy tym, że do państw graniczących z Białorusią, Polski, krajów bałtyckich, tysiącami przerzucają swoje siły Amerykanie, Brytyjczycy i inne państwa europejskie. Dzisiaj wszyscy krzyczą: Kiedy wyprowadzicie wojska, słuchajcie, to sprawa moja i Putina. W najbliższym czasie spotkamy się i podejmiemy decyzję, kiedy, w jakim terminie i według jakiego grafiku wycofywać stąd siły zbrojne Federacji Rosyjskiej powiedział białoruski lider. Wcześniej Ministerstwo Obrony w Mińsku, a także Kreml zapowiadały, że siły rosyjskie opuszczą Białoruś po zakończeniu manewrów Związkowa Stanowczość 2022. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow mówił przy tym, że takie były plany i o innych nie było mowy. Wyprowadzimy wtedy, kiedy zdecydujemy z prezydentem Rosji i kiedy zakończą się manewry, to my będziemy podejmować decyzje. To nasze terytorium, oświadczył Łukaszenka w poniedziałek. Wskazał przy tym, że do państw graniczących z Białorusią, Polski, krajów bałtyckich, tysiącami przerzucają swoje siły Amerykanie, Brytyjczycy i inne państwa europejskie. Manewry rosyjskich wojsk na Białorusi rozpoczęte 10 lutego. Manewry wojskowe, Związkowa Stanowczość 2022, to według zapowiedzi finalny etap sprawdzianu sił reagowania państwa Związkowego Białorusi i Rosji. O jego rozpoczęciu poinformowano 18 stycznia. Na Białoruś w ramach sprawdzianu przerzucane były rosyjskie wojska i sprzęt, głównie ze wschodniego okręgu wojskowego na dalekim wschodzie Rosji. Oprócz kilkudziesięciu pociągów z różnego rodzaju uzbrojeniem na Białoruś dostarczono systemy rakietowe S-400, szturmowce Su-25, 12 myśliwców Su-35S, systemy artyleryjsko-rakietowe Panzer S, a także systemy artylerii rakietowej Uragan i rakiety Iskander. Ministerstwa Obrony Białorusi i Rosji przekonywały, że parametry ćwiczenia, liczba żołnierzy i sprzętu nie podlegają pod dokument wiedeński OBWE i nie wymagają notyfikowania innych państw i zapraszania obserwatorów. W odróżnieniu od praktyki ubiegłych lat, nie podano jednak liczby żołnierzy i sprzętu. USA i NATO szacują, że na Białoruś mogło trafić nawet 30 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Mińsku uzasadnił przeprowadzenie manewrów sytuacją wokół granic Białorusi, wzrostem napięcia w Europie i zaostrzeniem się sytuacji polityczno-wojskowej na świecie. Rosyjskie Wojsko przy granicy z Ukrainą. Zachód łączy manewry, które odbywają się na zachodzie i południu Białorusi, z zaostrzeniem sytuacji bezpieczeństwa wokół Ukrainy. Rosja zgromadziła znaczne siły wojskowe na swoim terytorium przy granicy z tym krajem. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko poważnych działań zbrojnych Rosji. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury od rosyjskich granic.